które sprawowała władzę, prężnie się rozwijały, zarówno gospodarczo, jak i kulturalnie. Nie bez przyczyny XVI-wieczna Rzeczpospolita Jagiellonów określana jest jako złoty okres. Panowanie Jagiellonów Rzeczypospolitej rozpoczęło się w 1386 roku przez małżeństwo Jadwigi Anny Wawrzyńskiej i Władysława II Jagieły. Natomiast kres panowania nastąpił w 1572 roku wraz ze śmiercią ostatniego męskiego przedstawiciela dynastii Zygmunta II Augusta. Okres ten to nie tylko wielkie sukcesy militarne, ale przede wszystkim czas istotnego wzrostu znaczenia na arenie międzynarodowej, jak również rozwój nauki, gospodarki, kultury. Aspekt ustrojowy panowania Jagiellonów i współczesnych społeczeństw ukształtowanych pod podatnej dynastii z wielu względów najistotniejszy. Najbardziej dorocznym przykładem jest demokracja szlachecka. Jako unikalny wkład w myśl polityczną ówczesnej i przyszłej Europy. W czasach, gdy na Zachodzie rozwija się teorie absolutystyczne, Rzeczpospolitej następował harmonijny rozwój państwa, prawa i społeczeństwa europejskiego. W przyszłości pozwoli to uniknąć rewolucyjnych, a przede wszystkim krwawych zmian funkcjonowania państwa, tak jak to miało na przykład miejsce we Francji. Było to możliwe dzięki stworzeniu aktywnego społeczeństwa obywatelskiego pod postacią szlachty, opartego na równości, wolności i tolerancji. Gwarantowane przez liczne przywileje nadawane przez kolejnych monarchów z rolą Jagiellonów. Stanowiło to nie lada osiągnięcie, zważając na różnorodność społeczeństwa w państwie po zawarciu Unii Lubelskiej. Monteskiuszkowski podział władzy wprowadzony do praktyki zachodnioeuropejskiego parlamentaryzmu w XIX stuleciu Rzeczypospolitej było czystością już w XVI wieku. Kraje pod panowaniem Jagiellonów wyprzedzały swoją epokę nowoczesnością, tolerancją, równością i sprawiedliwością. Dysponując takim dziedzictwem, już artykuł Hendrykowski z 1573 roku sformułowano wolność wyznania i zobowiązano króla do zachowania pokoju między różnymi religiami, a w późniejszym okresie Rzeczpospolita była pierwszym krajem w Europie, który uchwalił konstytucję. Spuścizna ta na przestrzeni kolejnych wieków przyczyniła się do wykreowania współczesnego politycznego i kulturowego obrazu Europy. W dzisiejszych czasach zatem potrzeba przypominania o wspólnych korzeniach i wspólnym dziedzictwie materialnym i niematerialnym krajów europejskich. Ponad teraźniejszymi granicami, ponieważ w świetle historii ukształtowała się ona niedawno. Szukając porozumienia, wzajemnego szacunku i tolerancji, punktów wspólnych między ludźmi, niezależnie od narodowości czy miejsca zamieszkania, powstał pomysł utworzenia szlaku Europa Jagiellonika. Motto na teraźniejszość. Historia magistra vita est. Ideą tego programu jest przemyślane czerpanie z dorobku historii, tak aby znaleźć sposoby porozumienia pomiędzy krajami i społeczeństwami. Europejska integracja intelektualna to jedna z dróg, aby odpowiedzieć na wyzwania, jakie wynikają z cywilizacyjnej uniformizacji skali całego świata i swojej terytorializacji w dziedzinie kultury. To jedyna droga prowadząca do umocnienia jednoczących nas wspólnych wartości, decydujących o naszej europejskiej tożsamości, dziedzictwie materialnym i niematerialnym. Głównym celem jest zbudowanie europejskiego markowego produktu turystycznego, europejskiego szlaku kulturowego Jagiellonika. W transgranicznych regionach Europy Środkowej byłby to pilotażowy projekt dla wszystkich innych krajów, regionów w oparciu o dziedzictwo materialne i niematerialne dynastii Jagiellonów. Podsumowanie. Projekt z założenia zakłada udział kilku krajów, w czym każdy z tych krajów
znajduje się na pewnym etapie budowania produktu. W związku z powyższym punktem wyjścia do random działań każdego z krajów powinna być swoistego rodzaju analiza stanu obecnego. Kolejnym krokiem natomiast pewna koncepcja funkcjonowania szlaków w każdym z krajów. Związana również z jego zarządzaniem, formami angażowania branży turystycznej, samorządów i NGOs. Forma powinna zapewniać zintegrowanie działań, kompleksowość podejścia, wysoką jakość oferowanych usług i tym podobne. Następnym etapem powinna być kreacja marki wspólnej dla całego szlaku. Cały proces projektowania produktu kończyć się będzie pilotażem. Mniejszy projekt jest pewnego rodzaju etapem zero w życiu Europejskiego Szlaku Kulturowego Biolinka. Etapem, w którym z jednej strony prowadzona będzie sama idea transferowego Europejskiego Szlaku, a z drugiej strony etapem, w którym nastąpi określenie zasad jego budowy i rozwoju. Innymi słowy, realizacja niższego projektu ma w pełni przygotować społeczność lokalną regionów Europejskiego Szlaku Kulturowego Biolinka do jej odbudowania jako atrakcji turystycznej, czyli podejmowanie działań inwestycyjnych, szkoleniowych i promocyjnych.